Lord, ja wyszłam before us. Chciałbym powiedzieć słowo za mną ze swoim. It says, like the woman at the well, I was seeking. Jak kobieta, I was seeking. I was seeking, searching. Aha, i będę szukał. For things that could not satisfy. Rzeczy, które nie mogły zadowolić. And then I heard my Savior speaking. I wtedy usłyszałem, jak mój Zbawiciel mówi. Draw from my well that never shall run dry. A posłuchaj mojej woli, nigdy to nie odstąpi. Fill my cup, Lord. Wypełnij moją My cup. Aha. Wypełnij mój wzorzec. Kubek. I lift it up, Lord. Zostawię ci. Come and satisfy this thirsting in my soul. Przyjdź i usatysfakcjonuj to, co jest pragnieniem mojej duszy. Bread of heaven, feed me till I want no more. Chleb nieba, żeby chleb nieba nakarmił, ażebym więcej nie pragnął. Fill my cup, fill it up and make me complete. Napełnij mój kubek, wypełnij go, abym był kompletny. There are millions in this world who are seeking. Jest miliony w świecie, którzy chorują. The pleasures earthly things can give. I przyjemności ziemskich rzeczy nie mogą tego zaspokoić. But none can match the wonderful treasure. A nikt nie może mieć tak cudownego skarbu. That I find in Jesus Christ, my Lord. Jaki ja odkryłem w moim Panie Jezusie. So my brother, if the things that this world gives leaves a hunger that will not pass away. W związku z tym, bracia, rzeczy, które zaspokajają mój głód, one nigdy nie odejdą. My blessed Lord will come and see you. Mój błogosławiony Pan przyjdzie, aby was ocalić. If you kneel to him and humbly pray. Jeśli klękniecie przed nim i pokornie się pomodlicie. Like the woman at the well, I was seeking for things that could not satisfy, and then I heard my Savior speaking, draw from my well. That never shall run dry. Fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill it up and make me whole. There are millions in this world who are seeking the pleasures earthly things afford, but none can match the wondrous treasure of my soul. Bread of heaven,
my brother, if the things this world gives you leave hungers that won't pass away, my blessed Lord will come and save you if you kneel to Him and humbly pray. Fill my cup, Lord, I'll lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. Amen. Amen. Before I begin, I just wanted to say welcome to those who came in this evening. Zanim rozpoczniemy, chciałbym bardzo serdecznie powitać tych, którzy dzisiaj przybyli. It is nice to have you with us. Jest bardzo miło być razem z wami. I'm sorry I cannot speak Polish. Jest mi przykro, że nie potrafię mówić po angielsku. But I hope you know that I'm very happy to see you. Ale mimo wszystko jestem bardzo szczęśliwy, że mogę was widzieć. And I hope you will be blessed as the rest of us have been blessed already. I mam nadzieję, że będziecie tak błogosławieni, jak my już jesteśmy właśnie błogosławieni. Before we start this evening, I'd like to ask us to just bow our heads as we pray. Zanim rozpoczniemy, chciałbym was prosić, abyśmy się pomodlili. Ławku, poproszę. Tak, tak. Laseczkę to mam. Boże Sławy, Bratu, klęknie, bo teraz się modlimy. Dobrze. Och, już. Our Father, we thank you so much for the opportunity of studying your word. Drogi Ojcze, tak bardzo Ci dziękujemy za możliwość studiowania Twojego Słowa. As we are entering this blessed Sabbath day, i jak wkraczamy w ten błogosławiony dzień sabatu, we know that there is a time of special fellowship before us. I wiemy, że to jest czas szczególnej wspólnoty przed nami. And we know it is your pleasure and your delight to bless us abundantly. I wiemy, że to jest Twoją rozkoszą, Twoją przyjemnością błogosławić nas obficie. We thank you for this, Father. Dziękujemy Ci za to, Ojcze. And so as we open your word now, i teraz jak otwieramy Twoje słowo, we ask for your guidance and the direction. Prosimy o Twoje przewodnictwo, o Twoje kierowanie. We ask a blessing, for we need one, Father. My potrzebujemy tych błogosławieństw, Ojcze. Open our understanding that we might hear clearly what you have to say. Otwórz nasze zrozumienie, abyśmy mogli jasno pojąć to, co chcesz nam powiedzieć. Not only in our heads, nie tylko w naszych głowach, but in our hearts, ale także w naszych sercach. We pray in Jesus' name. Prosimy, modlimy się w imieniu Jezusa. Amen. 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 This evening I want to talk about life after death. Tego wieczora chciałbym mówić o życiu po śmierci. You know, this is a subject Adventists always like to discuss. Wiecie, że jest temat, który Adwentyści zawsze dyskutują. Maybe Brother Tadeusz wouldn't know. Także, może także jak brat Tadeusz właśnie tutaj. But we always have this discussion, is there life after death?
I zawsze właśnie mamy tę dyskusję, czy jest życie po śmierci. When a person dies, does he survive somewhere else? Jeśli osoba umiera, czy coś jeszcze przeżywa, przetrwa? Can he consciously do things once he's dead? Czy on może świadomie robić jakieś rzeczy po jego śmierci? Well, this evening I want to talk about life after death. I tego wieczoru chciałbym mówić o życiu po śmierci. But from a little different direction. Ale może trochę z innego kierunku punktu widzenia. I think all of us are longing for the day when God's power will be revealed in us. Ja myślę, że każdy z nas pragnie, aby nastał pewien dzień, kiedy Boża moc będzie objawiona w nas. When I listen to the different comments that are have been made at this meeting. Kiedy ja tak słucham różnych komentarzy o tym, co się wydarza, trwa na tym naszym meetingu. I understand that this is something that is resting on people's hearts. I ja wiem, że to jest coś, co spoczywa w naszych sercach. Now the Bible promises some wonderful things. I biblijne obietnice to są takie wspaniałe rzeczy. Some of the things that are promised, we find it hard to believe. I niektóre obietnice są takie, że one są trudne do uwierzenia. For example, in Revelation 18 and verse 1 to 4. Na przykład w objawieniu 18, wiersz 1 do 4. It says there is to be a time when the earth is lightened with the glory of God. Jest napisane, że przyjdzie taki czas, kiedy ziemia będzie rozjaśniona chwałą tego światła. In Isaiah 60 verses 1 to 3. W Izajaszu 60 wiersze od 1 po 3. It says, darkness shall cover the earth and great darkness the people. I tam jest powiedziane, że wielka ciemność pokryje ziemię. But the glory of the Lord shall arise upon you. Ale chwała Pana zostanie położona na was. And Gentiles shall come to the light. I poganie przyjdą do światła. Instead of you having to search out people to share the message with. I jeśli mamy być szczególnym ludem, który ma do czynienia z tym poselstwem. People will be coming to find you because of what they see. Ludzie przyjdą do was dlatego, z tego powodu, co oni będą widzieć. We know this is not a dream. Zauważmy, że to nie jest sen. Because it happened already. Dlatego, że to już wydarzyło się. You only have to read the book of Acts. Na przykład otwórzmy Księgę Dziejów. And read about the mighty power that was with these apostles. I zobaczymy tam o potężną moc, która spoczęła na apostołach. And you know there is an experience for God's people. I zobaczymy, będziemy wiedzieli, że to jest doświadczenie dla ludu Boga. And we have not quite put our fingers on it yet. I my nie doczekaliśmy tego jeszcze, żeby to do tej pory się wydarzyło. It is not that God is unwilling. I to nie dlatego, że to jest Boża, że Bóg tego nie chce. But something is missing. Ale czegoś brakuje. I want to see if we can identify it this evening. I ja chciałbym, żebyśmy właśnie zidentyfikowali to tego wieczoru. Let's begin with 2 Corinthians chapter 4. Zacznijmy od 2 Koryntian 4. I want to read verses 10 and 11. Chciałbym przeczytać 2 Koryntian 4, wiersze 10 i 11. It says, always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. Nosimy nieustannie w ciele naszym umartwienie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. For we which live are always delivered unto death for Jesus' sake,
that the life also of Jesus might be made manifest in our mortal flesh. Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Now notice two things are mentioned. Zauważcie, że dwie rzeczy są tutaj wspomniane. Dying and life. Umieranie i życie. It says we carry around in our body. To jest powiedziane, że my nosimy to w naszym ciele. What? Co? And it's a verse here. Co pierwszy mówi? What do we carry around in our bodies? Szczególnego o Jezusie mówi. Śmierć Jezusa. Śmierć Jezusa. The death of Christ. Oczywiście, śmierć Jezusa. Why do I carry the death of Christ? Dlaczego ja noszę śmierć Jezusa? So that the life of Christ might be manifested. Po to, aby życie mogło być objawione. We want the life of Christ. Czy chcielibyśmy życia Chrystusa? When you talk about the life of Christ, what are you talking about? Kiedy mówimy o życiu Jezusa, to o czym mówimy? Jesus is sitting on the right hand of God. Jezus siedzi na po prawicy Boga. The Bible says, all power in heaven and earth are His. Biblia mówi, że cała moc w niebie i na ziemi jest Jego. And we are in Him. A my jesteśmy w Nim. What He is what we ought to be. Jaki On jest, tacy my powinniśmy być. Why is it that we do not see more of the life of Christ? W związku z tym, dlaczego jest tak, że my nie możemy widzieć więcej światła Chrystusa? Christ is living today for one reason only. Chrystus żył tylko w jednym celu. It is for the glory of God. Tylko dla chwały Boga. But when we look at our life, we see many different things involved. Ale kiedy patrzymy na Jego życie, to widzimy, że związane z tym wciągnięte to jest wiele, wiele różnych rzeczy. This verse helps us to understand what is wrong. Ten wiersz pomaga nam zrozumieć, co jest niewłaściwego. If you don't carry the death of Christ, you cannot experience His life. Jeśli ty nie nosisz umierania Jezusa, ty nie możesz nosić Jego życia. Now we want to understand what this means. Chciałbym, żebyśmy zrozumieli to, co mam na myśli. Let's go to Romans chapter 6. Pójdźmy do Rzymian 6. Będziemy czytali wiersze 4 i 5. Therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Zatem przez chrzest zamrzający nas śmierć zostaliśmy razem z nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Verse 5. Wiersz 5. For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection. Jeżeli bowiem przez śmierć podobną do jego śmierci zostaliśmy z nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z nim złączeni w jedno przez podobieństwo podobne zmartwychwstanie. What is this word in Polish? If? What is it in Polish? Jeśli. Why is it in Polish?
Is it in your Bible? Just a few minutes. Very similar. Yeah. Bardzo, mówię, że w naszej Biblii jest bardzo podobne. Jeżeli, to jest praktycznie to samo. But this is where you put your detail or something. Ale popatrzmy teraz na to, to nam coś mówi. There's a condition. Jest warunek. Wyraz jeśli, że tak w Biblii powiedzmy. Jeśli jesteśmy wrośnięci w Chrystusa, nie do śmierci. There's a condition, isn't that right? Czy to jest warunek? Czy nie jest? Nie jest to słuszne? One thing depends on the other. Jedna rzecz jest uzależniona od drugiej. Paul says, if we have been in the likeness of his death, then we shall be in the likeness of his resurrection. Paweł mówi, że jeśli jesteśmy na podobieństwo jego umierania, to wtedy jesteśmy na podobieństwo jego życia. If you have not experienced his death, can you experience his resurrection? W związku z tym, jeśli nie doświadczyłaś, czy nie doświadczyłeś śmierci, nie możesz doświadczyć zmartwychwstania. Nie. Wszystko jest. If you have not experienced his death, you cannot experience resurrection. That is true. Tak, jeśli nie doświadczyłeś śmierci, nie możesz doświadczyć zmartwychwstania. To jest prawda. You first must die with Christ. Najpierw musisz umrzeć z Chrystusem. Before you can live with Christ. Zanim będziesz mógł żyć z Chrystusem. This is what the Bible says. To właśnie mówi Biblia. Now if you don't understand what it means. Jeśli nie rozumiecie tego, co ja mam na myśli. Don't go any further wasting your time trying to live Christ's life. To w związku z tym, jeśli tego nie rozumiemy, to nie marnujmy czasu. First come back and understand. Try to understand it. Najpierw spróbujmy, starajmy się, żeby dokładnie to zrozumieć. Then we can approach the task in an intelligent way. Żebyśmy mogli wypełnić nasze zadanie w sposób inteligentny. But all through the Bible we are taught in the Christian life. Ale wszystko odnośnie życia, o czym Biblia naucza, o czym Biblia, co Biblia ma na myśli. That death comes before life. To, że śmierć idzie przed życiem. Many times we ask the Lord a question. Why don't you do this, Lord? Wielokrotnie pytamy Pana, dlaczego Panie tego nie uczyniłeś? And Christ is saying, I cannot live unless you die. I Chrystus odpowiada, ja nie mogę żyć, jeśli ty nie umrzesz. What does it mean to die? Co to znaczy umrzeć? Let us go to Matthew chapter 5, chapter 6. Chodźmy do Mateusza 6. Verse 24. Wiersz 24. No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other. Or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Nikt nie może dwóm panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował. Albo z jednym będzie trzymał, a drugim zgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mammonie. Now how true is this? Jak prawdziwe to jest? Jak to jest prawdziwe? Now in the world today. W świecie dzisiaj. I suppose it is possible to work for one employer this week and another one next week. Ja myślę, że to jest możliwe pracować dla jednego pracodawcy jednego tygodnia, a dla następnego w następnym tygodniu czy dla innego następnym razem. But in the illustration Jesus is giving, it is not possible. Ale według ilustracji, którą Jezus daje, jest to niemożliwe. It is either one or the other. To jest albo dla jednego, albo dla drugiego. Jesus says it is impossible.
Jezus mówi, to jest niemożliwe. Suppose you give one master just a little bit. Przypuśćmy, że dajesz jednemu właścicielowi troszeczkę. And you give 99% to the other master. A 99% dajesz do drugiego pana. Why can't it work? Co nie może działać? Because most of the time your heart will belong to the one you give the most. Dlatego, że większość czasu będziesz robił to dla tego, dla którego należy więcej. But that's not true, because what Jesus said in verse 21. Ale jest to niemożliwe i zobaczcie, co Jezus mówi w wierszu 21. He says, where your treasure is, there will your heart be also. Jezus mówi, że gdzie jest twój skarb, tam będzie także i twoje serce. When he's talking about these two masters, co jest mówione o dwóch panach? What part of you is he concerned about? O jakiej części twojej tutaj jest mowa? The heart. Serce. The problem is not that today you go and dig for this one. Problem nie jest w tym, że ty pójdziesz do jednego i będziesz na przykład. And tomorrow you are cooking for this one. Jutro będziesz na przykład gotował na niego. The problem is, where is your heart? Problem jest, gdzie jest twoje serce? Now, even in our Christian life, we operate on the basis of what we do. Nawet w życiu chrześcijańskim działamy, nasze działanie wynika z tego, co robimy. We think if most of my actions are for Christ. Myślimy, że większość naszych działań jest dla Chrystusa. And only a few on the other side. A tylko troszeczkę jest na drugiej stronie. Then it will do. Będziemy to robić. Because the good is more than the bad. Dlatego, że Bóg to jest po największej stronie. But Jesus says it is impossible. Ale Jezus mówi, jest to niemożliwe. And you will see why in just a moment. A zobaczymy właśnie w tej chwili. What Jesus is trying to say is that partial service is impossible. To, że Jezus nam powiedzieć, że częściowa służba jest po prostu niemożliwa. God will have everything. Bóg musi mieć wszystko. Or he cannot have anything at all. Albo nie może mieć niczego w ogóle. Now why is this so? Dlaczego takie jest? God says he will not share you with anybody. Bóg mówi, że nie możesz dzielić się. Że nie możesz podzielić się tobą. And we have to understand why. I my powinniśmy zrozumieć, musimy zrozumieć dlaczego. You know, in Hebrews chapter 4. Zobaczcie, że w Hebrajczykach 4. There is a marvelous little passage. Jest zdumiewający urywek. In verses 9 and 10. Wierszach 9 i 10. It says, there remains therefore a rest to the people of God. A zatem pozostaje odpoczynek sabatu dla ludu Boga. Let me ask somebody. Nie spytam kogoś. Sister Mary. Siostra Mary. Ale jest happy to answer. Żeby się odpowiedź odpowiedziała. If, what does it mean when it says a person is resting? Co tu jest na myśli, kiedy jest mowa o odpoczynku? Chrystus wykonuje. No. Rest in the ordinary sense. What does rest mean in the ordinary life? W naszym normalnym, potocznym życiu. Odpoczynek. Co to znaczy w takim potocznym życiu? Jak się napracuję, to muszę odpocząć. If I work hard, I must rest. Can you be resting and working at the same time? Czy możesz odpoczywać i pracować w tej samej chwili? No nie. No. It's the opposite. To jest takie sprzeczne. If you are resting, you cannot be working. No, jeśli odpoczywasz.
odpoczywasz, to nie możesz pracować. And if you are working, you cannot be resting. No a jeśli pracujesz, to nie możesz odpoczywać. And the Bible says there remains a rest for the people of God. A Biblia mówi, że pozostaje odpoczynek dla ludu Boga. Why do we work so hard? No to dlaczego my pracujemy tak ciężko? The next verse says. Następny wiersz mówi. For he that has entered into his rest, that is into God's rest, he also has ceased from his own works, just as God did from his. Następny wiersz nam mówi, kto bowiem wszedł do jego odpoczynku, odpocznie po swoich czynach, jak Bóg po swoich. Now it is hard work if I am doing the work. No, to jest bardzo ciężka praca, jeżeli ja ją wykonuję, tą pracę. It's easy if somebody else is doing it. Ha, to jest łatwe, jeżeli ktoś inny ją wykonuje. Jesus says, all you who labor and are heavy laden. Jezus mówi, wszyscy, którzy się są obciążeni. He says, come to me. Przyjdźcie do mnie. And I will give you what? I co ja mam? Rest. Spoczynek. Those who are working hard and have a burden on them, he says, I will give you rest. I ci, którzy tak ciężko pracują, którzy mają ten ciężar, ja wam sprawię odpoczynek. But he says, first you must take something. Ale najpierw musicie wziąć. What is it that you must take? Co musicie wziąć? No moje jarzmo. My joke. My yoke. Take my yoke upon you. Weź moje jarzmo na siebie. Do you still use a yoke in Poland? Czy używacie wciąż jarzma w Polsce? Nie. Yeah. No. Okay, but you know what a yoke is. Ale wiecie, co to jest jarzmo. You put it around the neck of two animals. Założycie je na jakieś zwierzę. So anywhere the stronger one goes, the other one has to follow. I tam, gdzie jest pociągany, tam musi podążać. To są dwóch zwierzęciach, jedno wciągnie drugą, drugie drugą. It is not so much to join them together. It's that one must go where the other leads. To one są tak połączone, że to jedno musi iść dokładnie, gdzie no, drugie poprowadzi. Now if you tie a strong horse to a little tiny horse. Jeżeli połączycie na przykład silnego konia z jakimś tam malutkim koniem, can the little one make any decisions for himself? To czy któryś z nich, ten drugi, może podjąć decyzję za samego siebie? No. From now on, the big one makes all the decisions. I wtedy ten duży robi wszystkie decyzje. He decides where you are going. On decyduje, gdzie idziesz. What you are going to do. Co ty masz robić. All you have to do is follow where you lead. I wszystko, co robisz, to jest podążanie za tym, gdzie on będzie prowadził. Your problem is over. Twój problem jest skończony. The big one has all the problems. Ten wielki ma problem. So Jesus said, if you take my yoke, no to Jezus mówi, jeśli weźmiesz moje jarzmo, you will find rest. Znajdziesz odpoczynek. Now we had a discussion over the past couple of days. Mieliśmy tutaj dyskusję przez kilka tych dni. And I want to add something to what was said. I chciałbym coś dodać, coś wam jeszcze powiedzieć. And I'm asking questions because I want you to be involved. Ja zadaję pytanie, ponieważ chcę, żebyście byli wciągnięci w to. I'll tell you from the beginning, this question is a little tricky. A chciałbym wam powiedzieć, że to pytanie jest takie trochę, no, podstępliwe. Who is the greatest enemy of the Christian? Kto jest największym wrogiem chrześcijanina? Prison. I thought somebody would say Satan. Ktoś mógłby powiedzieć, że to jest szatan. Because I have to disagree with you. Ale ja bym się nie zgodził z wami. Now when you talk about choosing Christ.
I teraz co my mówimy o wyborze Chrystusa? Who is a person that stands in the way? Kto jest osobą, która stoi na drodze? If you think it is Satan, you are wrong. Jeśli myślicie, że na drodze stoi szatan, to się mylicie. When Jesus says you cannot serve two masters. Kiedy Jezus mówi, że nie możecie służyć dwóm panom. Do you think the problem is Christ or Satan? To czy myślicie, że problemem jest Chrystus lub szatan? If you think so, you're wrong. Jeśli tak myślicie, jesteście w błędzie. And if you look at life that way, you will not solve the problem. Jeżeli tak popatrzycie, nie rozwiążecie problemu. The greatest enemy of Christ sits in your heart. Największy wróg chrześcijanina siedzi w sercu. If you read the Bible, gdybyśmy przeczytali Biblię. Well, I have never found where the Bible says Satan is anybody's master. Ja nie znalazłem gdziekolwiek, jakiegokolwiek tekstu, gdzie jest powiedziane, że szatan jest panem. He's a destroyer. On jest niszczycielem. He persecutes. On prześladuje. He tries to lead us to do sin. On próbuje nas prowadzić, żebyśmy czynili grzech. But he is not our master. Ale on nie jest naszym panem. There are two masters and you can serve one of them. Jest tylko dwóch panów, a któremu my możemy służyć. One of them is Christ. Jeden z nich to jest Chrystus. The other one is self. A drugim jest ja. So understand who the enemy is. No to zrozummy, kto jest wrogiem. That you can fight intelligently. Abyśmy prowadzili bój inteligentnie. Because if Satan were to die tomorrow. Ponieważ szatan. If Satan were to die tomorrow. I gdyby na przykład szatan umarł jutro. Do you think sin would stop on this planet? To jak myślicie, czy na tej planecie grzech skończyłby się? No. Oczywiście nie. What Satan did? Co szatan uczynił? Was get Adam and Eve to adopt his principle. On dał Adamowi i Ewie swoją zasadę. The principle of serving self. Zasadę służenia sobie. That principle has been passed on to every human being on this planet. I potem ta zasada przeszła na każdą ludzką istotę na tej planecie. Once we have adopted this principle, he doesn't need to bother us anymore. I on teraz już nie musi się o to więcej starać, żeby ta zasada dalej funkcjonowała. His principle rules in the hearts of men on this world. Ta zasada funkcjonuje i kieruje sercami ludzi na tej planecie. If Jesus is to live, jeśli Jezus jest żywy, it is not Satan who must die. To nie ten szatan musi umrzeć. Who must die? To musi umrzeć. Moje ja. I must die. Ja muszę umrzeć. The self must die. Ja muszę umrzeć. I'm going to read something that Ellen White said. Ja bym chciał przeczytać wam coś, co Ellen White Because you said it better than I can say. Dlatego, że chciałbym, żeby to było dokładnie uporządkowane. It's from Steps to Christ, page 43. To jest Kroków do Chrystusa, strona 43. It says, the warfare against self is the greatest battle that was ever fought. Tu jest powiedziane, że walka przeciwko ja jest największą walką, jaka kiedykolwiek była toczona. I don't know if anybody here ever fought in World War II. Ja nie wiem, czy ktokolwiek z was kto prowadzi tą walkę również. I suppose you know more about war than I know, because Jamaica has never had a war. Ja przypuszczam, że wy na temat wojny czy walki wiecie znacznie więcej, ponieważ na Jamajce nigdy wojna nie była toczona. And maybe some people thought the Nazis were the problem. I może niektórzy ludzie myślą, że problem was? Naziści. And maybe right now in America they are thinking the Al-Qaeda is the problem. Niektórzy w Ameryce myślą, że Al-Qaeda jest problemem. But the greatest battle ever fought. Ale największa walka jaką kiedykolwiek toczono. Is the warfare against self. To walka przeciwko sobie.
The yielding of self, surrendering all to the will of God requires a struggle. But the soul must submit to God before it can be renewed in holiness. Poddanie wszystkiego woli Boga wymaga walki, ale dusza musi podporządkować się Bogu, zanim będzie mogła być odnowiona w świętości. Is there a fight? Czy to jest walka? Yes. Tak. It says a warfare against self is the greatest that was ever fought. Tu jest powiedziane, że wojna przeciwko ja jest największą, jaką kiedykolwiek toczono. So there is a fight. Więc czy to jest walka? So how does Jesus say you shall have rest? No więc w związku z tym, jak Jezus może mówić, że wy będziecie mieć odpoczynek? If you have to fight. Jeśli musicie walczyć. Now it is going to come together beautifully. Ale to wchodzi do siebie tak przepięknie. But I'm not quite ready to go there. But keep the question in your mind. Ale ja chciałbym dalej, ale miejcie to pytanie dalej w swoich umysłach. But the first thing I want us to understand is that it is not Satan versus Christ, it is self versus Christ. Ale chciałbym, żebyśmy najpierw zrozumieli, że to nie jest szatan kontra Chrystus, to jest ja kontra Chrystus. Go to Romans chapter 7, where I will prove it. Chodźmy do Rzymian 7, żebym ja to udowodnił. We'll read from verse 18 down to verse 20. Będziemy czytać od wiersza 18 do wiersza 20. For I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. For to will is present with me, but how to perform that which is good I find not. For the good that I would I do not, but the evil which I would not, that I do. Now if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobra. Bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, to już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. It doesn't say Satan that dwells in me. Tu nie jest powiedziane, że szatan mieszka we mnie. Because Satan cannot live inside of you. Dlatego, że szatan nie może mieszkać wewnątrz was. Not unless you have a demon. Tu nie jest powiedziane, że jakiś demon. He lives inside demon possessed people. To prawda, że demon może posiąść ludzi. But Satan cannot work from the inside. Ale szatan nie może pracować z wnętrza. There are only two powers that can work inside you. To są tylko dwie moce, które mogą działać wewnątrz was. One is self and one is Christ. Jedna to jest ja, a druga to jest Chrystus. You see, true change has to come from the inside. Widzicie, że tak naprawdę prawdziwa przemiana, prawdziwa zmiana pochodzi z wnętrza. It is what we have been saying all week. I to jest to, co o tym mówimy przez cały tydzień. The law can only work on your outside. Prawo nie może pracować na zewnątrz. Satan can only attempt to change the outside. Szatan może tylko kusić ludzi sprawami, które są na zewnątrz. But only Christ can get on the inside. Ale tylko Chrystus może tak naprawdę wejść wewnątrz. It is either Christ or self. I to jest pogląd, że Chrystus albo ja. In Romans 6, let's go back to chapter 6. Wróćmy do rozdziału 6 Rzymian. We read from verse 6 and 7. Przeczytamy wiersze 6 i 7. It says, knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin.
For he that is dead is freed from sin. I read verse 8. Now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with him. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nas człowiek został razem z nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. I jeszcze wiersz 8. Otóż gdy umarliśmy razem z Chrystusem, wiemy, że z nim również żyć będziemy. Now according to this passage, według tego fragmentu, how do we get free from sin? W jaki sposób jesteśmy uwolnieni od grzechu? Przez śmierć. Now that makes simple sense. Myślę, że to ma bardzo prosty sens. Because a dead person cannot sin. Ponieważ martwa osoba nie może grzeszyć. Paul says, if we die with him, we shall live with him. Paweł mówi, jeśli umieramy z nim, będziemy żyli z nim. Live with him when? Żyć z nim kiedy? Po śmierci. After death. As soon as we are dead. Natychmiast jak umrzemy. It's not talking about the future life. Tu nie jest powiedziane o przyszłym życiu. He's talking about today when we are crucified with Christ, then we live with him today. To jest powiedziane od dzisiaj, kiedy my jesteśmy ukrzyżowani z Chrystusem, kiedy my z nim jesteśmy dzisiaj. The Christian life is just one step away from us. Chrystianskie życie jest dokładnie jeden krok od nas. It depends upon understanding what it means to die. Ono po prostu zależy tylko od zrozumienia, co to oznacza umrzeć. If a person is dead, jeśli osoba jest martwa, how many choices does he still have? To ile ona ma wyborów jeszcze? No. Zero. So here you are sitting at the table. Więc jak siedzicie na stole? And I put two things in front of you. I ja postawię dwie rzeczy przed wami. One of them you have always loved. Która pociągnie wasze uczucie. But it's not healthy. Która będzie wam się podobała, ale na przykład nie jest zdrowa. The other one you don't like so much, but it is healthy. A druga, no, która nie jest może taka piękna, ale jest zdrowa. Can you be tempted to eat the wrong one? To czy możecie być kuszeni do tego, żeby zjeść tą niewłaściwą? Only if you're alive. Tylko wtedy, kiedy żyjecie. A dead person cannot be tempted. Ale martwa osoba nie może być kuszona. Your enemy comes and slaps you in the face. Wasz wróg przychodzi i uderza was w policzy. Will you be tempted to hit back? A czy będziecie kuszeni, żeby oddać z powrotem? Only if you're alive. Tylko jeśli jesteście żywi. A dead person has no choices. Martwa osoba nie ma żadnego wyboru. Now when the Bible says we die with Christ. Teraz każdy widzi, co to znaczy umrzeć z Chrystusem. You know that we're not literally dead. Wiecie, że jest coś takiego jak literalna śmierć. But the Bible is talking about a state of surrender. Ale Biblia mówi o stanie poddania. When I have given myself to Christ so completely. Kiedy ja oddaję swoje ja Chrystusowi tak kompletnie. I have made up my mind. Kiedy ja to uczynię w moim umyśle. That I have no more rights in this world. Ja już nie mam więcej żadnych praw. Not even one. Nawet jednego. I have given up my right to choose. Ja zrezygnowałem z mojego prawa wyboru. I cannot choose anymore. Ja nie mam więcej wyboru. I have given it to him. Ja oddałem się jemu. I have taken his yoke. Ja wziąłem jego jarzmo. Now is life hard when it is like this? Czy takie życie będzie w związku z tym trudne? You know what makes life hard? Czy wiecie, co jest trudne? When I want to go east. Kiedy ja chcę iść na wschód. And somebody is dragging me west. A ktoś ciągnie mnie na zachód. When I still have a preference. Gdy ja jeszcze mam preferencję. And Christ is telling me to go the other way. I kiedy Chrystus mi mówi, idź inną drogą. That is hard. Wtedy to jest trudne. That is what makes Christianity so difficult.
to wtedy czyni chrześcijanin jest tak trudny. We are not dead. Nie jesteśmy martwi. We still reserve, we still have the right to make choices. My wciąż zachowujemy prawo do podejmowania wyboru. So all during the day we are making choices. I cały czas podczas kiedy ja czynię te wybory. Every moment we have to be making choices. I w każdej chwili my czynimy wybory. Because we have not made a single great choice to die. Dlatego, że nie zrobiliśmy jednego największego wyboru, żeby umrzeć. Now Jesus knows why he chose death to represent surrender. Jezus wie, że jego że ta śmierć reprezentuje poddanie. He did not choose sickness. On nie wybrał na przykład choroby. He did not choose being in a coma. On nie wybrał being a coma? Unconscious. Aha, w stanie takiego letargu. Because when you are sick, you can still make some decisions. Dlatego, że kiedy jesteśmy chorzy, to wciąż podejmujemy decyzje. Even when you are a prisoner, you can still make some decisions. Nawet kiedy jesteśmy więźniami, to wciąż podejmujemy decyzje. But he used death. Ale on użył śmierci. Because death is absolute. Ponieważ śmierć jest absolutna. Paul says, if we carry his death, Paweł mówi, jeśli niesiemy jego śmierć, we shall experience his life. Doświadczymy jego życia. And I'm telling you the truth, I want to experience his life. I ja mówię wam prawdę, czegoś, co trzeba doświadczyć w swoim życiu. I want Christ to live. A ja chcę Chrystusa, żeby żyć. And I want him to live in me. I ja chcę, żeby on prowadził mnie. Go to Romans chapter 12. Idźmy do Rzymian 12. And I'll first part. I przeczytam wam wiersz pierwszy. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. A zatem ja proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boga, abyście dali ciało swoje jako ofiarę żywą, świętą, Bogu bardzo się podobającą, związaną z służbą waszą. Now when you present that offering to God, i kiedy tu jest prezentowana ta służba dla Boga, what are you supposed to do with it? To jak przypuszczacie, co będzie się działo? Jeśli dajecie dla Boga, to jak to się można oddać? No, jak to będzie? Na ratunku życia. The change of the style of living. I mean, in the Old Testament, when they gave a sacrifice to God, that's what I mean. Ja mam na myśli to, co w Starym Testamencie, kiedy na przykład składano ofiarę Bogu. What were they supposed to do with it? To jak myślicie, co powinniśmy z tym czynić, z tą ofiarą? They were supposed to kill it. No po prostu musimy tą ofiarę zabić. When you present yourself as a sacrifice, kiedy prezentujecie siebie jako ofiarę, what are you offering yourself for? To co ofiarujecie jako ja, za co? You're offering yourself to die. Ofiarujecie swoje ja na śmierć. Now for 54 years. Nie przez 54 lata. Guess who I love best of all. Zgadujemy, kogo ja lubię najbardziej z wszystkiego. Kocham najbardziej. David Clayton. David Clayton. I bathe him every day. I bathe him every day. Ja cały czas mam z nim do czynienia. Każdego dnia. No. Myję. I fed him three times every day. I karmię go trzy razy dziennie. I put him to bed at night. Kładę go do łóżka w nocy. I make sure that nobody hurt him. I dbam o to, żeby nikt go nie uszkodził. Nie słyszę. Now you're telling me to kill him. I teraz wy mi mówicie, żebym ja go zabił. No you say he must die. I to, że on musi umrzeć. I cannot choose anymore.
Ja nie mogę więcej wybierać. What I like. Tego, co ja lubię. Where I want to go. Gdzie ja chcę iść. What music I want to listen to. Jakie muzyki chcę słuchać. Who will be my friend. To będzie moim przyjacielem. You take away these rights from me. I chcecie zabrać ode mnie to prawo? Jesus said. Jezus. Before you make your decision. Zanim uczynisz swoją decyzję. Count the cost. Policz koszty. So that when you make up your mind. Więc kiedy to wszystko przychodzi do twojego umysłu. You can go through with it. Ty możesz przejść przez to. So that you're not like a fool who begins to build and cannot finish. I wtedy, żebyś nie był głupcem, który rozpoczyna, a nie może skończyć. But have not we all the Christians of today? Tak jak wszyscy chrześcijanie dzisiaj. There have been people who have not counted the cost. Jesteśmy jak ludzie, którzy nie potrafią policzyć kosztów. They go partly with Christ. Częściowo być Chrystusa. But I still keep the right to choose. I wtedy ja wciąż zachowuję prawo wyboru. So every day there is a struggle. No i każdego dnia przychodzi ta walka. Because Christ cannot live. Bo Chrystus nie może żyć. If I say to Christ. Jeśli ja powiem Chrystusowi. I give you my music. Ja daję Tobie moją muzykę. I give you the Sabbath. Ja daję Tobie Sabbath. I give you my appetite. I daję Tobie mój apetyt. I give you my clothes. Daję Tobie mój ubiór. But I will not give my right to argue with my wife. Ale jeśli ja nie dam Ci na przykład prawa, żeby się sprzeczać z moją żoną. Who is living? Who is ruling? Kto żyje? Kto panuje? Ja. Me! I throw a bone to Christ. I ja rzucam to wszystko Chrystusowi. I say here, you can have this. Mówię, możesz brać to. But I will keep it. Ale ja zachowam to. I am still king in my castle. Ja jestem wciąż królem w moim zamku. Christ is not the master that I am serving. I Chrystus nie jest Panem, którego ja bym służył. Christ is not asking for our actions. Chrystus nie prosi nas o nasze czyny. He is asking for our life. On prosi nas o nasze życie. That's why I've been saying over and over. I ja o tym będę mówił wciąż i wciąż. It is not what you do that matters. I to nie jest to, z czym mamy do czynienia. It is who rules here. To jest kwestia, kto rządzi, panuje. When your heart belongs to Christ, everything is finished. Kiedy jest trudno należeć do Chrystusa, wszystko się kończy. So Jesus says. Więc Jezus mówi. In Luke chapter 14. W Łukaszu 14. If anybody wants to come after me. Jeśli ktokolwiek chce podążać za mną. Let him do what first? Co ma zrobić pierwsze? Let him deny himself. Niech zaprzeczy siebie samego. Then let him take up the cross. I potem niech idzie na krzyż. The cross represents death. A krzyż reprezentuje śmierć. Take up the thing that will put you to death. I to reprezentuje to, że po prostu przychodzisz, bierzesz śmierć. Then you can follow me. A dopiero potem możesz podążać za mną. So he says, we represent our bodies as a living sacrifice. I to oznacza, że wtedy nasze ciało reprezentowane jest jako żywa ofiara. You know that Paul had the experience. Wiecie, że Paweł miał takie doświadczenie. He said, I am crucified with Christ. On powiedział, jestem ukrzyżowany z Chrystusem. But I live. Ale ja żyję. And yet it is not I, but Christ who lives in me. Ale to nie jestem ja. Ale Chrystus żyje we mnie. He knew what he was talking about. On wiedział, o czym on mówi. When you look at the life of Paul. Ale popatrzmy na życie Pawła. You were that this man was human. Wiecie, że on był istotą ludzką. Nothing stopped him and nothing slowed him down. Nic nie mogło go zatrzymać, żeby on poszedł na sam dół. The only thing he cared for was the glory of Christ. Jedyną rzeczą, o jaką on się troszczył, to była chwała Chrystusa. And we say, I wish I could be like Christ, like Paul.
a my powiemy sobie, no ja chciałbym być taki jak Paweł. It is easy. Ale to jest łatwe. If we understand to die like Paul died. Jeśli zrozumiemy, by umrzeć tak jak Paweł umarł. Because Paul says, I always carry around the dying of Christ, that his life might be manifested. Dlatego, że Paweł mówi, że tylko wtedy, jeżeli ja umieram z Chrystusem, życie Jego może się objawić. Look at Psalm 50 and verse 4. Psalm 50 and verse 4. Popatrzmy na Psalm 15, wiersz 4. Przepraszam, Psalm 50. Now this psalm is talking about the coming of Christ. Ten psalm mówi o przyjściu Jezusa. Because it says in verse 3. Dlatego, że wiersz trzeci mówi, Bóg nasz przybył i nie milczy. Our God shall come and shall not keep silence. A fire shall devour before him. And it shall be very tempestuous round about him. Właśnie dlatego, że ten wiersz mówi, Bóg nas przybył nie milczy, przed nim ogień trawiący, wokół niego szalująca nawałnica. And verse 5 says, gather my sins together unto me, those that have made a covenant with me by sacrifice. I wiersz 5 mówi, zgromadźcie mi moich umiłowanych, którzy zawali ze mną przymierze przez ofiarę. What sacrifice? Jaką ofiarę? I used to believe that he's saying, I have given my money. Jak myślicie, jeśli chodzi o to, żebyśmy powiedzieli, ja daję Ci moje pieniądze. I have given my time. Ja daję Ci mój czas. I have given my ability. Daję Ci moje zdolności. But now I understand when I look at Romans 12 and verse 1. Ale kiedy ja patrzę na Rzymian 12:1, to ja rozumiem. It is those who have made a covenant by sacrificing themselves. To są ci, którzy zawarli przymierze poprzez złożenie na ofiarze siebie sama. The people that Christ will recognize as his. Ludzie Chrystusa są wtedy rozpoznawani, uznawani za Jego. Are those who have chosen to die with him. To są ci, którzy wybrali, by umrzeć z Nim. I have two more things to say. Jeszcze mam znacznie więcej do powiedzenia. I want to read something from the book Steps to Christ again. No, chciałbym jeszcze raz przeczytać coś z książki Kroki do Chrystusa. When I, 2 years after I became a Christian. Kiedy 2 lata po tym, jak zostałem chrześcijaninem. I read this statement. Przeczytałem to stwierdzenie. And it looked very hard. Ono wydawało mi się bardzo, bardzo trudne. And over the last 30 years I have read it many times. I przez ostatnie 30 lat ja czytałem to wiele, wiele razy. And every time it looked hard. I za każdym razem to wyglądało tak ciężko. And a few months ago I read it again. Ale kilka miesięcy temu ja przeczytałem to znowu. And all of a sudden I understood what it was saying. Ja zrozumiałem wszystko, co tam zostało powiedziane. I like broke in my mind. Ja miałem złamany umysł. Ja złamałem swój umysł. I know it's hard when somebody's reading and you have to concentrate. Myślę, że dobrze by było, gdybyśmy się skoncentrowali. But try to concentrate. I'm going to read it piece by piece. Ale skoncentrujmy się, ja będę czytał kawałek po kawałku. It's from page 47 from Steps to Christ. Kroki do Chrystusa, strona 47. Many are asking, how am I to make the surrender of myself to God? You wish to give yourself to Him, but you are weak in moral power, in slavery to doubt, and controlled by the habits of your life of sin. Wielu zadaje pytanie, jak ja mam poddać siebie Bogu? Ty pragniesz dać siebie Jemu, ale jesteś słaby w moralnej siły. W niewoli wątpliwości i kontrolowany przez zwyczaje twojego życia grzechu. That was me. To jestem ja. Weak. Słaby. Controlled by the habits of a life of sin. Kontrolowany przez zwyczaje życia grzechu. How can you serve God? Jak ty możesz służyć Bogu?
Your promises and resolutions are like ropes of sand. You cannot control your thoughts, your impulses, your affections. Twoje obietnice, twoje postanowienia są jak bicze na piasku. Nie możesz kontrolować swoich myśli, twoich impulsów, twoich uczuć. Have you ever tried to hold on to a rope made out of sand? Czy próbowaliście kiedyś ukręcić bicz z piasku? Your promises are like ropes of sand. Twoje obietnice są jak bicz ukręcony z piasku. You cannot control your thoughts. Nie możesz kontrolować swoich myśli. Your feelings. Twoich uczuć. Where is there any hope? Gdzie jest jakaś nadzieja? Most of us just end up and we give the action. I większość z nas będzie dalej postępowała z czynami. But we just figure the affections will never change. Ale nasze uczucia nigdy nie ulegną zmianie. God says, love your enemies. Bóg mówi, kochaj swoich wrogów. So I don't take the gun and shoot them. A ja wezmę pistolet i go zastrzelę. But my heart is furious. Ale moje serce jest... I wtedy moje serce jest krwawe od kaszynku. How can I change that? Jak ja mogę to zmienić? But you talk about somebody who is trying. Ona mówi o kimś, kto próbuje. The knowledge of your broken promises and your forfeited pledges weakens your confidence in your own sincerity, and it makes you feel that God cannot accept you. Znajomość, wiedza o tych twoich złamanych obietnicach i tych zaprzepaszczonych zobowiązaniach osłabia twoje zaufanie w twoją własną szczerość i powoduje, że czujesz, że Bóg nie może cię zaakceptować. But you need not despair. Ale nie potrzebujesz rozpaczać. So there is hope. Jest nadzieja. Let us see what it is. Zobaczcie, co to jest. What you need to understand is the true force of the will. To, co potrzebujecie zrozumieć, to jest prawdziwa siła woli. When I read that, gdzie ja to czytam? My wings fell. Moje skrzydła padły. Willpower! Moc woli? My will is weak. Moja wola jest słaba. Maybe somebody like, maybe brother Bogdan has a strong will. Może na przykład tak jak przykładowo, jak Bogdan ma silną wolę. I will never strong. Ja nigdy nie będę silny. So if it is willpower. Ja jest właśnie tak mocą woli. David is out of it. David jest poza tym. The strong can live. Silny może żyć. But the weak must die. Ale słaby musi umrzeć. That didn't help. Bóg nie pomógł. But I read a little further. Ale idźmy dalej. This is the governing power in the nature of man, the power of decision or of choice. Everything depends on the right action of the will. To jest rządząca moc w naturze człowieka. Moc decyzji albo wyboru. Wszystko zależy od właściwego działania woli. The power of choice God has given to men, it is theirs to exercise. Moc wyboru Bóg dał ludziom. To jest ich, ażeby tego doświadczali. That still sounds hard. Ale to dalej brzmi ciężko. But now comes the key. Ale tutaj przychodzi klucz. You cannot change your heart. Nie możesz zmienić swojego serca. You cannot give to God its affection. Nie możesz oddać Bogu jego uczuć. But you can choose to serve him. Ale możesz wybrać służenie mu. You can give him your will. Możesz dać jemu swoją wolę. He will then work in you to will and to do his good pleasure. On wtedy będzie pracował w tobie, by czynić, by decydować, wykonując swoje dobre upodobanie. What are you supposed to use your will to do? Co tutaj przypuszczalnie masz zrobić swoją wolą? To give your will. To choose Christ. Wybrać Chrystusa. That's the only thing you can do. To jest jedyna rzecz, jaką potrafię zrobić. And when you choose Christ, wielu wybiera Chrystusa. What happened? I co się dzieje? Christ takes over. Now he begins to work in you. On
zaczyna pracować w tobie. To will and to do his good pleasure. Wykonywać i czynić swoje dobre upodobanie. Your part is finished. Twoje zadanie jest skończone. Your part is to give yourself to Christ. Twoje zadanie to poddać się Chrystusowi. The weak man must give himself to Christ. Słaby człowiek może dać siebie Chrystusowi. The strong man must give himself to Christ. Silny człowiek musi dać siebie Chrystusowi. And Christ works the same in the both of us. I Chrystus będzie działał tak samo wobec nas. I have no advantage and he has no advantage. Ja nie mam żadnych korzyści w tym, jakichś przywilejów i on nie ma. So I have found rest. No to ja z tych razów odpoczynę. Because I have given to him. Oddając się jemu. I wear his yoke. Ubrałem jego jarzmo. The problems are his, I don't have any. Problem jest jego. Już nie mój. Before I found him. Zanim znalazłem go. I had a huge problem. Ja miałem olbrzymi problem. I had a problem of keeping the law. Ja miałem problem zachowywania prawa. Becoming righteous. Stania się sprawiedliwym. Being saved. Bycia zbawionym. And all my efforts got me nowhere. I wszystkie moje wysiłki nie działały. Because self was trying so hard. Ponieważ ja było takie silne, tak próbowałem tak bardzo. But there comes the day when I count the cost. Ale przyszedł dzień, kiedy obliczyłem koszty. I consider what it means to die. I rozważyłem w sobie, co to oznacza umrzeć. I remember that Christ took my humanity and put it to death. I zrozumiałem, że Chrystus bierze moją ludzkość i zadał się to na śmierć. I believe that I can receive that death if I accept Christ. Ja wierzę, że ja mogę otrzymać tą śmierć, jeśli akceptuję Chrystusa. I believe it is possible that 54 years of life can be put over the limit. Ja wierzę, że może być zabrane 54 lata mojego życia i odłużone. I do the one good thing I can do with my will. Ja robię tylko jedną rzecz, którą mogę uczynić z moją wolą. I choose to give it to Christ. Amen. Wybieram, żeby oddać to Chrystusowi. And I find rest unto my soul. I wtedy znajduję odpoczynek dla mojej duszy. The struggles in the wilderness are over. Walka, zmaganie jest skończone. I enter the promised land. Wszedłem do ziemi obiecanej. And I find rest. I znalazłem odpoczynek. One last illustration and then I'll stop. Jeszcze ostatnia ilustracja, zanim się zatrzymamy. Because the Bible speaks about this in many places. Biblia mówi, ponieważ Biblia mówi o tym w wielu, wielu miejscach. Go back to Romans 7. Wróćmy do Rzymian 7. I read from verse 1. Down to verse 3. Ja przeczytam od wiersza 1 do wiersza 3. It says, do you not know, brethren, for I speak to them that know the law, how the law has dominion over a man as long as he lives. For the woman which has a husband is bound by the law to her husband so long as he lives. But if the husband is dead, she is loosed from the law of her husband. So then, if while her husband liveth, she is married to another man, she shall be called an adulteress. But if her husband is dead, she is free from that law, so that she is no adulteress, though she be married to another man. Czy nie jest Pan wiadomo, bracia, mówię przecież do tych, co prawo znają, że prawo ma moc nad człowiekiem, dopóki on żyje. Podobnie też kobieta zamężna na mocy prawa, związana jest ze swoim mężem, jak długo on żyje. Gdy jednak mąż umrze, traci nad nią moc prawa męża. Dlatego uchodzić będzie za cudzołożną, jeżeli za życia swego męża spółdzieli z innym mężczyzną. Jeśli jednak umrze jej mąż, bo ona jest od tego prawa, tak iż nie jest cudzołożną, spółdzieją z innym mężczyzną. A gdzie jest ona? Tutaj jest kobieta. And she's married to this man.
I ona jest poślubiona temu człowiekowi. Now, she likes this man over here. Can she marry this man? Czy ona może poślubić tego? No, because she's married to this man. Nie, ona jest poślubiona temu. And the law says. I prawo mówi. If she marries to this one while this one is alive. Kiedy ona poślubi tego, kiedy ten żyje. She's an adulteress. Jest cudzołożnicą. The law says it cannot happen. I prawo na to nie pozwala. But if this one dies. Ale jeśli ten umiera. If he falls down dead. Jeśli upada martwy. Then she's free to marry the one that she loves. To ona wtedy jest wolna, by poślubić tego, którego kocha. Who is this husband that she loves? Kto jest ten mąż, którego ona kocha? Verse 4. Wiersz 4. Wherefore, my brethren, you also are become dead to the law by the body of Christ, that you should be married to another, even to him who is raised from the dead, that we should bring forth fruit unto God. Tak i wy, bracia moi, dzięki ciału Chrystusa umarliście dla prawa, by złączyć się z innym, z tym, który powstał z martwych, byśmy zaczęli przynosić owoc Bogu. So who is this husband that she wants to marry? No to kto jest ten mężczyzna, którego ona chciałaby poślubić? Jezus. Chrystus. Jezus. Christ. Chrystus. Who is the one that she's married to? A kto jest tym, z którym ona jest poślubiona? The one that was... Może ja. Our self. The carnal self. Cielesny ja. The Bible gives us a perfect example. Biblia nam daje doskonały przykład. You want to be married to Christ? Chcecie być poślubieni Chrystusowi? If this is still alive, ale jeśli on wciąż żyje, and you marry, you try to marry Christ, i wy próbujecie poślubić Chrystusa, the law forbids it. Prawo tego zakazuje. The law of life says it is impossible. Prawo życia mówi, że to jest niemożliwe. The law of life says you cannot serve two masters. Prawo życia mówi, że nie możesz służyć dwóm panom. You will love one and hate the other one. Będziesz kochała jednego, a drugiego nienawidziła. If self is alive, that's the one we will love. I jeśli ja żyję, jesteśmy pod prawem. The only time we are free to marry Christ is when self is dead. Jedyny przypadek, kiedy możemy być poślubieni Chrystusowi, to jest wtedy, kiedy nasze ja umrze. If you understand it, jeśli to rozumiemy, you have put your finger on our problem as Christians. To wtedy zrozumiecie, postawicie kwestię na właściwym miejscu, co jest naszym problemem. I'm not telling you it is simple to solve. Ja nie mówię, że to jest proste podłożyć ja. How easy is it to choose to die? Jak łatwe jest wybranie, żeby umrzeć? Before you make up your mind to give yourself entirely to somebody. Zanim uczynisz to myślach, musisz to całkowicie wszystko uczynić, odłożyć. Krysia, when you were to be married, you actually... Krysia została poślubiona Jackowi. If you did not sit down and think it over carefully. I jeżeli nie zrozumiemy tego w sposób bardzo uważny. You are a foolish woman. I jeżeli nie będziesz tego robiła właściwie, jesteś głupią kobietą. Jeśli ona nie przemyślała tego wszystkiego, nie podjęła tej pewnej decyzji. Because for the rest of your life. Bo potem przez resztę twojego życia. You are tied up with this man. Jesteś związana z tym człowiekiem. So when you choose to give yourself to Christ. Więc kiedy wybieramy poddać się Chrystusowi, consider what you are doing. Rozważmy to, co robimy. But what you get is so wonderful. To jest tak cudowne. Amen. If you believe it. Ale jeśli w to wierzysz. How can you say no? Jak ty możesz powiedzieć wtedy no nie? To give away the pig?
przyjdzie świnie. That you can receive the life of the eagle. Żeby otrzymać życie orła. To give up death that you might have life. Tu zrezygnować ze śmierci, żeby mieć życie. But the problem is, you know, in Jamaica they say. Problem jest taki, że na Jamajce mówią. In Jamaica they say, I will not give up a monkey for a black dog. Ja nie zrezygnuję z osła dla czarnego psa. In other words, I'm not giving up what I have. Jeśli by coś takiego jeśli ja nie zrozumiem z tego, co ja mam. Tak, tego, co mam. Unless I'm getting something better. I tak długo, jak ja nie zrozumiem z tego, co ja mam, ja nie mogę otrzymać czegoś lepszego. How do you know that when you die, you will get something better? Ale skąd wiesz, że jeżeli umrzesz, otrzymasz coś lepszego? All you have to tell you is this. Wszystko, co jest tutaj, to ci właśnie to mówi. And suppose it is not really true. I przypuśćmy, że to nie jest naprawdę prawda. You never say this out loud. I nigdy nie powiesz, że to jest, że to jest od. You never say this out loud. Nie powiesz, że to jest na zewnątrz. But there are doubts in our mind. Ale to jest właśnie dokładnie to, co jest powiedziane. That is why it is a struggle to give ourselves to Christ. To właśnie dlatego, że tak jest. Poddanie się Chrystusowi jest walką. We must work to build our faith. Musimy pracować, żeby zbudować naszą wiarę. It takes work to find Christ. To zawiera pewną pracę znalezienie Chrystusa. But when we have found him, the fighting is over. Ale kiedy go znaleźliśmy, bój jest skończony. Jest Krzysia. Mhm. Bo Paweł mówi, że umiera codziennie. Paul says that he die every day. Yeah. Czy znaczy, że każdego dnia trzeba podejmować tą decyzję umierania? So every day we must take the decision of the yes. Die. But not every minute. Nie w każdym minucie. Why? Dlaczego? You go to bed tonight. Idziesz do łóżka dzisiaj wieczorem. Your mind is clear. Masz to jasne. You are convicted. Jesteś przekonany, twoje przekonanie. You wake up in the morning. I budzisz się rankiem. And everything is different. I wszystko jest inne. Your thoughts are not so clear. To jest takie nie są czyste. You don't feel as strong. Nie czujesz się silna. So you need to go down before Christ again as you start the day. I musisz przychodzić do Chrystusa wciąż tak jak rozpoczynasz dzień. Renew that commitment to him. Odnawiać to powierzenie się jemu. Every day. Każdego dnia. Because you are still only in a human body. Dlatego, że jesteś wciąż je tylko w ludzkim ciele. And human beings will forget. I ludzkie istoty zapominają. So because of your human weakness. I z powodu twojej ludzkiej słabości. Every day you must refocus your faith. Każdego dnia musisz ponownie koncentrować twoją wiarę. And when you have established that connection with Christ. Ale kiedy ustanawiasz ten związek z Chrystusem. All you have to do is to hold it. A potem to już wszystko, co musisz robić, to trzymać od tego. You don't need to worry about your deeds. Ty nie musisz się troszczyć o swoje czyny. Just keep your eyes on Christ. Tylko trzymaj swoje oczy na Chrystusie. Amen. Amen. A tu jest wiersz 7:4 napisane, że zanim ta kobieta poślubi tego mężczyznę, czyli w tym wypadku Chrystusa, ten Chrystus był przedtem martwy. It is written that before we can take the union of Christ, first, before the Christ was died for us. Ale on powstał do życia. But he was resurrected to the life. It is verse 4. Abyśmy owoc wydali dla Boga.
to we start to give the fruit to God. Poproszę o komentarz tego. I ask you about a commentary for this for us. Oh, what did you say? Tu jest powiedziane. We become dead to the first husband. Że my stajemy się martwi dla pierwszego męża. And we are married to the one that was raised from the dead. I jesteśmy poślubieni dla tego, który został wzbudzony ze śmierci. So now because we are married to this one. I tu teraz jesteś teraz poślubiona temu. Now we bring forth fruit to God. I wtedy przynosimy owoc, zaczynamy przynosić owoc Bogu. Because we are now living His life. Bo kiedy my żyjemy Jego życie. Which is the resurrected life. To jest życie zmartwychwzbudzone. All of us are supposed to be living the resurrected life of Christ. O, wszystko, co przypuszczanie należy do nas, to jest żyć zmartwychwzbudzonym życiem Chrystusa. And there is no sin in that life. I to już nie jest więcej grzech w życiu. That life is lived only unto God. I to jest życie, które jest tylko dla Boga. So if you have that life, surely it will be full of fruit. I jeżeli ty naprawdę będziesz miał, na pewno będziesz miał to życie, ono będzie pełne owoców. Now this last word. I jeszcze ostatnie słowo. The fact that we have died in Christ. Faktem jest, że my musimy umrzeć w Chrystusie. It does not mean that the old life cannot be resurrected. I to nie oznacza, że stare życie ma być zmartwychwzbudzone. While I am with Christ, I live His life. Kiedy ja jestem z Chrystusem, to ja będę żyć Jego życiem. But if I take my eyes off Him, ale jeśli zabiorę moje oczy z Niego, like Peter, I will sink. Tak jak na przykład Piotr, który zaczął w pewnym momencie tonąć. If I build again the things I destroyed, i jeżeli ja to, co zbudowałem, niszczę, it is possible to fall away. I to jest możliwe, że wtedy odejdziemy, odpadniemy. So I do have a task before you. Więc ja wciąż mam zadanie przed sobą. It's to keep my eyes on Christ. Trzymać moje oczy skierowane na Chrystusa. Whatever it takes to keep my hand in His hand. Tak jak on bierze, tak jak chwytam się rękę za rękę, za jego rękę. This is my life work. To jest praca mojego życia. But remember what I'm seeking is relationship. Ale pamiętajcie, że ja tutaj mówię o relacji, związku. A person. Osoba. Not actions, not works. To nie są czyny, to nie są działania. My focus is not on the law or on myself. Moja koncentracja nie jest dalej na prawie czy na moim ja. We are taught to look to Jesus. Ja mam patrzeć na Jezusa. And with this focus we will fulfill that command. I wtedy, jak to się skoncentrujemy, to wypełnimy to polecenie. I'm going to stop here with the hope that this has brought some understanding. Ja zatrzymuję się teraz w nadziei, że mamy szersze zrozumienie. I know that if we meditate on these things. I ja myślę, że jeżeli będziemy rozważać, medytować nad tą kwestią, you will see it is the truth of the Bible. Zobaczycie, że to jest prawda Biblii. It explains why we need to fight. I to wyjaśnia, dlaczego musimy walczyć. Yet we rest. A mamy odpoczynek, a potem mamy odpoczynek. And why? And what it is we need to seek? Wtedy rozumiemy, co to znaczy być chorym. Co to znaczy, że mamy szukać? So God help us that this Sabbath day. Więc Bóg pomoże nam w dniu sabbatu. We all might experience it to rest in Christ. Żeby moje doświadczenie było spoczynkiem w Chrystusie. Let us pray. Pomódlmy się. Boże Ojcze, który jesteś w niebie, z całego serca dziękuję Ci, że jesteś z nami i uczysz nas. Jest to przewspaniałe doświadczenie, żeby poznawać, jak proste jest życie z Tobą.
całego serca dziękuję Ci za to. I każdy z nas potrzebuje budować swoją wiarę. Każdy z nas potrzebuje dokonywać życiowego wyboru. I każdy z nas potrzebuje obliczenia kosztów, aby znaleźć odpocznienie. Dziękuję Ci za to wszystko i daj nam siłę, daj nam wiarę, abyśmy dokonali to, czego Ty całe życie pragniesz i po co wysłałeś Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci za to. Proszę o błogosławieństwo dla nas tutaj i dla każdej duszy, która potrzebuje Twojej pomocy. Jezusie Chrystusie. Amen. 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 Zupełnie nie zauważali, że jesteśmy w dzień sabatu. Tutaj trwa interpretacja, żebyśmy rozpoczęli dzień spóźniony, dzień sabatu śpiewem.